Michał, w sobotę stoczysz walkę na gali w Szydłowcu. Twoim rywalem będzie Rosjanin Roman Seliverstow. Powiedz, jak podchodzisz do tej walki? Jak nastroje? Nastroje są bardzo dobre. Przepracowałem dobrze praktycznie 3 miesiące do tej walki. Forma jest, także nie mogę się doczekać. No właśnie, powiedz, jak przebiegały twoje przygotowania, bo ostatnią walkę stoczyłeś 27 lutego na gali w Radomiu z Marcinem Cybulskim. 3 tygodnie przerwy było, później zacząłem współpracę z Albertem Ciesielskim, trenerem od przygotowania, który wcześniej mi dietę rozpisywał. Jeździłem tutaj, przygotowywałem się w Radomiu w klubie Platinium i w Warszawie, tam u niego w klubie Invictus. Później pojechałem już na sparring, jeden sparring miałem tutaj w klubie Puncher i pojechałem do Dzierżoniowa na sparingi pod okiem Piotra Wiczyckiego 2 tygodnie, no i ostatni tydzień teraz łapanie świeżości, troszeczkę regulacja wagi tutaj już na miejscu w Radomiu. W sobotę będziesz walczył również o pas. Jak podchodzisz do tej walki, biorąc pod uwagę stawkę tego pojedynku? Jest to dla ciebie rzecz motywująca, czy raczej bardziej taka stresująca? Nie, no nie ma stresu, nie ma też, motywacja jest przed każdą walką. Ja nie biorę to do siebie, że to jest walka o pas, po prostu to jest kolejna walka, którą muszę wygrać. No właśnie, walczysz z Rosjaninem Romanem Seliverstowem. Na pewno już jesteś po analizie rywala. Jakie słabe i mocne strony zauważyłeś u niego? No jest dobry technicznie zawodnik. Przegrywał z bardzo dobrymi zawodnikami. Wygrywał też dobrymi zawodnikami, także no, doświadczenie ma większe on. No ja jednak będę tutaj upatrywał swoje szanse w szybkości. Technicznie też nie uważam się gorszy od niego. No ale u mnie jest, myślę, że większa chęć zwycięstwa, bo ja jeszcze mam kilka lat boksowania przed sobą, a on już jest praktycznie u schyłku kariery, ale go nie lekceważę, bo naprawdę jest dobry zawodnik. Sobotnia gala w Szydłowcu odbędzie się w specjalnym miejscu, bo na zamku. Piękne okoliczności przyrody, zamek otoczony wodą, miejsce kameralne. Powiedz, jak podchodzisz do organizowania tego typu gal w takich miejscach? To dla ciebie jakoś motywuje? Coś, co jest dla ciebie wyróżnieniem? Czyli no na pewno walka wieczoru jest dla mnie wyróżnieniem. Takie miejsca są fajne, boksowałem już w kopalni soli w Wieliczce 2 razy, także naprawdę fajne miejsce. No wiadomo, nie ma tylu ludzi, ale naprawdę jest klimatycznie, tutaj zamek też piękny jest w Szydłowcu, także no zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie kupili biletów, do wykupienia biletów na tą galę. No właśnie, będzie spora grupa fanów Zadomia, którzy będą cię dopingować? No tak, my znajomi tutaj kupili 80 biletów. Także no, z tego co wiem, 80 biletów na pewno, także jakaś tam grupa moich kibiców będzie. No to co, Michał, wystarczy, trzeba ci życzyć powodzenia, no i żebyś tą walkę i pierwszy pas w karierze zdobył w sobotę. No dziękuję.